są, mamy też przedstawicieli policji, ale to cały czas tutaj ten apel o to, żeby w tym dniu być szczególnie wyrozumiałym. Będziemy chcieli oczywiście też poprzez szkoły informować rodziców, szczególnie tych klas najmłodszych, bo akurat trudne problemy policzyć w takim czasie, że może dzieci zabierać ze szkoły trzeba będzie. Tego tej rangi wyścig może odbywać się tylko przy wyłączonym ruchu drogowym. Po naszym terenie od granicy województwa do mety miasta to będzie odcinek około 100 km. Także to będzie poruszał się wyścig drogą krajową numer 65. I aby zapewnić płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, ta droga na poszczególnych odcinkach będzie wyłączona z ruchu. Początkowo będziemy blokowali ruch w kierunku przodu kolumny wyścigu. Po jakimś czasie, aby zawodnicy, którzy jeżdżą bardzo szybko, nie dojechali do jakichś pojazdów jadących powiedzmy w kierunku Białegostoku, będzie również wstrzymywany ruch. Dodatkowo jeszcze na przecięciu dróg, a takich przecięć będzie no kilkaset, przy trasie wyścigu, również będą ustawione odpowiednie służby, które będą uniemożliwiały przejechanie czy wjechanie na drogę, na trasę rajdu tego wyścigu. Do ostatniej chwili ruch poprzeczny będzie mógł się odbywać, gdyż po drodze jest również droga krajowa numer 61 w Krajewie i abyśmy zablokowali tę drogę, to naprawdę później problemy byłyby z opóźnieniem tego ruchu. W naszych działaniach będzie brało udział kilkuset policjantów, połączonych oczywiście siłami straży pożarnej, harcerzy, inni ochotnicy, którzy również będą pomagali w zabezpieczeniu. Największe oczywiście wydarzenie będzie tutaj w Białymstoku, gdyż te trzy rundy w mieście będą się odbywały tak naprawdę w godzinach szczytu. Wcześniej będą wyłączone pewne odcinki dróg. Policjanci będą również dążyć do tego, aby upłynnić ruch na tych drogach, właśnie po których będzie się odbywał ten ruch. Wiadomo, że będzie większe natężenie. W centrum wygrodzone będzie barierkami i tutaj będą właśnie do pomocy harcerze, straż miejska, a policjanci, główne zadanie policjantów ruchu drogowego będzie nastawione na upłynnienie ruchu na tych alternatywnych drogach prowadzących no, do celu każdej z osób, które będzie poruszało się po mieście. Także na pewno na wielu skrzyżowaniach możemy liczyć na policjantów i właśnie taki jest apel, aby ci, którzy będą tam wtedy poruszali się, reagowali na sygnały, na znaki podawane przez policjantów. Niekiedy mogą być one odmienne niż sygnalizacja świetlna czy znaki drogowe. Ale wiadomo, z hierarchii określone w kodeksie, pierwszeństwo przed znakami, sygnałami mają znaki, sygnały podawane przez policjantów. Także bardzo, bardzo duży apel właśnie do kierowców, aby zwracali uwagę na policjantów będących na tych skrzyżowaniach.